Nazywam się Piotr Sobczyk. Od niecałego roku czasu zajmuję się ceramiką i metalem. Z wykształcenia jestem architektem. Jeżeli chodzi w ogóle o rzeźby i tworzenie, to gdzieś to mnie prześladowało praktycznie od jakiegoś tam okresu z lat młodzieńczych. Dużo szkicowałem. Całe życie robiłem czyjeś projekty. I to mnie już tak męczyło, że już nie szło w ogóle z tym żyć. Ponieważ w głowie się swoje projekty mieliły i nie szło tego już ogarnąć. A poza tym, pracując u kogoś, czyli u jakiegoś pracodawcy, zawsze jest ten nacisk na to, że musi być jakieś zlecenie na określony termin, określony czas i trzeba było do tego gonić i dążyć. I stanąłem po prostu czysty, bez niczego, do pracy, gotowy do pracy. Pomysł na te formy, które tworzę, wyszedł z mojej głowy. Od podstawówki szkicowałem różne formy. Były to formy i takie właśnie matematyczne, czyli takie bardzo, bardzo bryłowe i formy takie bardzo pokręcone, zafiksowane. I z tych rysunków powybierałem po prostu części i złożyło się w całość. Na razie specjalizuję się w rzeźbie i w ceramice, ale bardzo chciałbym spróbować rysunku, bardziej chyba grafiki i też trochę aparatu, bo też mam taki pomysł, żeby niektóre rzeźby, mam taki pomysł na wystawę, żeby wziąć jedną rzeźbę, postawić na środku, jakąś taką bardzo pogmatwaną, porobić jej zdjęcia z różnych perspektyw, na przykład z perspektywy owada i żeby te rzeźby były takimi obiektami, tak jakby się stało przed potężnym czymś. Jeżeli chodzi o prace rzeźbiarskie, metalowe, to takim moim guru jest Anish Kapoor, którego on po prostu zaprojektował Cloud Gates w Chicago. To jest taka fajna fasolka, potężna rzeźba. Marzę o tym, żeby taką potężną rzeźbę gdzieś kiedyś zrobić. To jest moje mega marzenie. Jak tylko pierwszy raz zobaczyłem w życiu, ale to bardzo dawno było, powiedziałem, Jezu, jakie to jest piękne. Jeżeli chodzi o radę dla młodych artystów, nie wiem, czy mogę dawać taką radę, bo ja jestem tak naprawdę świeżakiem. Ja jestem tutaj od roku tak naprawdę w tej materii i ciężko mi dawać jakąkolwiek radę komuś, ale po tej drodze, którą przeszedłem przez ten rok, to była taka piguła. Ja wiem, że jest mega ciężko. Nie poddawajcie się. Nie poddawajcie się. Po prostu idźcie do przodu i jeżeli macie coś w głowach, jakieś pomysły ciekawe, to po prostu ogień i nie patrzeć na to, że ktoś cię tam dobija albo ktoś ci nie pomaga, tylko rób swoje. Po prostu. Tyle mogę powiedzieć. Na warsztatach w Domu Kultury MDEK będziemy wykonywać duży projekt, właściwie elementy do dużego projektu, który powstanie za jakiś czas. Dzieci będą wykonywać zwijki. Celem głównym było wykonanie formy przestrzennej z gliny ceramicznej. Praca miała charakter zbiorowy. Każdy z uczestników miał za zadanie wykonać zawijas marzeń. Pierwszym zadaniem uczestników było rozwałkowanie plastra gliny. Na przygotowanej glinie każde dziecko napisało sekret.
Kolejno wszystkie prace zostały zwinięte, tworząc naleśniki nadziewane marzeniami. Następnym etapem będzie wypał prac, szkliwienie i stworzenie kompozycji przestrzennej zamkniętej w metalowej ramie. Na warsztatach po prostu tam mieliśmy klinę, ją falkowaliśmy. Tam pisaliśmy swoje marzenia, sofijaliśmy i potem pani będzie je piec i już nikt ich nie otworzy. Każdy z nas ma jakieś marzenie, ale mamy je skryte bardzo, więc jeśli uwolnimy je na przykład właśnie w taki sposób, to jest bardzo duża możliwość i myślę, że to się spełni, dlatego że marzenia się spełniają.